Dla mnie takim przesłaniem tej mojej prezydenckiej kadencji i prezydenckiej służby jest to, żeby po prostu Polakom żyło się lepiej, tej zwykłej, przeciętnej polskiej rodzinie. No i oto stanąłem przed sytuacją, w której ta rodzina być może znajdzie się w nędzy właśnie poprzez koronawirusa, poprzez utratę pracy, poprzez likwidację polskich firm, poprzez katastrofę, która nastąpi na polskim rynku gospodarczym. Ten czas opracowywania tego programu, ten czas pracy nad programem pierwszej i kolejnych tarcz antykryzysowych, to były ciągłe spotkania właśnie z przedsiębiorcami. Ale przyszedł także taki moment, że biznes potrzebował po prostu odpowiedzialnego wsparcia ze strony państwa, ale państwo również potrzebowało odpowiedzialnego wsparcia przez biznes. Na zasadzie takiej, żeby powiedzieć tak, jesteśmy razem we władzy wykonawczej, premier z prezydentem, z ministrami, ale jesteśmy razem także z naszym biznesem i biznes także rozumie nasze dążenia i uczyni wszystko, aby te programy zostały dobrze zrealizowane. Kwota około 20 tysięcy na jednego pracownika, jeżeli popatrzymy na te firmy, które do tej pory otrzymały pomoc, a przecież ten cały proces jest w trakcie i to tylko jeden z wielu elementów tarczy antykryzysowej. Ja chciałem jeszcze raz podziękować za tą bardzo dobrą współpracę. To bardzo dobre współdziałanie i na poziomie władzy pomiędzy elementami władzy wykonawczej, czyli mną, premierem, ministrami, z przełożeniem na polski biznes i wszystkie elementy, które są potrzebne do tego, żeby ten kryzys pokonywać. Państwa nastawienie ogromnie pozytywne, za które dziękuję. Ja wiem, że na początku było wiele zwątpienia. Ja wiem, że wielu z Państwa patrzyło czasem na nas z takim, widać było, głębokim zastanowieniem, czy rzeczywiście ci ludzie mówią poważnie i czy oni to zrealizują. Cieszę się, że w ogromnej większości przypadków ta pomoc rzeczywiście biegnie sprawnie i trafia tam, gdzie trzeba, że ci, którzy zostali zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ZUS, rzeczywiście to odczuwają, że my możemy powoli uruchamiać w tej chwili polską gospodarkę. Ci przysłowiowi usługodawcy w postaci tych, którzy świadczą usługi fryzjerskie i inne tego typu usługi, mogą od wczoraj znowu działać. Wielu ludzi z uśmiechem pisało, że ich marzeniem jest udać się do fryzjera. Ja wiem, że to jest taka drobna sprawa, ale to są setki tysięcy ludzi, którzy żyli z tej działalności, utrzymują z tej działalności swoje rodziny. To jest dla nich bardzo ważne. Proszę Państwa, mam nadzieję, że to dobre współdziałanie przełoży się na to, że ten proces wsparcia dla polskiej gospodarki, wsparcia dla polskich firm, ten proces ratowania polskich miejsc pracy i dbania o to, by one nie zniknęły, będzie nadal realizowany dobrze także i w przyszłości, bo pewnie kryzys związany z koronawirusem gospodarczy na całym świecie, ale i nas dotykający, będzie trwał jeszcze wiele miesięcy, więc przed nami jeszcze wyzwania, którymi z całą pewnością będziemy musieli stawić czoła, ale po tym wszystkim, co stało się do tej pory, po tym wszystkim, jak widzę, jak także w porównaniu z innymi krajami funkcjonuje ten nasz system, który nam się udało w tych dosłownie ostatnich tygodniach stworzyć, że działa on sprawnie, że polskie państwo okazało się odpowiedzialne i okazało się działające, w co bardzo wielu powątpiewało, że to jest państwo, które funkcjonuje i które rzeczywiście przez to widać staje się państwem nowoczesnym. Dzisiaj szacujemy, że w tej chwili, patrząc na cały obszar tarczy antykryzysowej, około 2,5 miliona miejsc pracy już znajduje się w ochronie tarczy antykryzysowej i mam nadzieję, że te miejsca nie znikną, a dzięki tym pieniądzom, które ludzie, po prostu nasi rodacy zarabiają pracując w tych miejscach, w różnych firmach, polskich firmach, ale także i zagranicznych, które u nas są, uda nam się przejść przez ten kryzys i polskie rodziny odczują go w jak najmniejszym stopniu.